ale... Zapraszam w takim razie Marcina z You Mike Wood. Hejo. Siema, stary. No, siema, stary. Siema, stary. Siema, man. Witam cię, Marcin, jeszcze raz. Siemano, stary. Marcin, okej, czy możemy spodziewać się żelków Zejki? Dlaczego, stary? Zaproponowałem ci zrobienie żelków Zejki, stary, tak bardzo powiedziałeś, że to jest złego chujowy pomysł. To nie pomysł. Jest w zgodzie ze mną, nie lubię żelków. Aha, okej, rozumiem. Pisałem ci to, Michał, a ja nie jestem kurwa, tak... Myślałem, że, myślałem, że chodziło o nazwę, że to... Nie zrobimy na kasę. Okej, chcieliśmy zrobić skok na siado. No ale... Marcin, ty chciałeś, wszystko, on nie chciał, znaczy, tak? Chciałem, sprecyzujmy to. Tak, ale Marcin należy też do tych postaci, które gdyby to było w zgodzie z Marcinem, to myślę, że taki skok na kasę szłoby odkurwić, nie? No. Damy radę, Michał. Coś się innego wymyślić. Coś innego. Dobrze, przejdźmy do shota numer jeden. Das jest takie najnormalniejsze, to jest Ksajo, bo ma sam z nich bekę i na nich zarabia, tylko udało mu się tam wycwanić tak, że wiesz, że zarabia na jakiś chłopak, którzy na niego robią i tyle. No i reszta, ten Wysocki, Japczan i nie wiem, kto tam jeszcze jest, jakiś Luki, Steve, jakie to jest cringe'owe wszystko. Tak samo ten młody, kurwa, to jest taki cringe, że tego się nie da oglądać, no. Jedyny Ksajo, który się... On sam dostałem info, że sam ich na tej się obgaduje, wyzywa i tak dalej. Ma z nich bekę, no bo wie, że udało im się znaleźć cwaniaszków i tyle. I bardzo dobrze. Od razu chcę powiedzieć, że jest to shot, który ma już 5 miesięcy. Rozumiem, że mam się odnieść. Tak, chciałbym, żebyś się odniósł właśnie do Frania. Co myślisz na temat właśnie jego kontentu, Lizy? Generalnie taki twój statement na temat Franka. Okej, w ten sposób. Jakby odniosę się najpierw do wypowiedzi, że... Fajnie, jakby Frania nie mówił, że ma jakieś sekretne inside info, że się tam obgadujemy i tak dalej, no bo jakby taki jest po prostu humor i my się tak do siebie zwracamy, czy to jedni to nazwą obgadywaniem, drudzy nie. Jakby my tak żyjemy, każdy jest, że tak powiem, z tym w porządku, kto do tej grupy należy na co dzień. No a Franio, słuchaj, no samo jego podejście do mnie jest dla mnie niezrozumiałe, bo wiem, że Franio... Na 100% w którymś momencie moim widzem był, więc jakby no wypowiada się z respektem w moją stronę, a to, że tam nie lubi chłopaków, którym ja pomagam, których ja wspierałem przez jakiś czas i dalej wspieram, no to wiesz, może Frania po prostu ma żal do mnie, że to nie on został moim synem. I co, i tyle ci mogę powiedzieć. A sama postać Frania jakby... Powiem szczerze. Była jakaś próba ze strony Frania, by wkręcić się do zacnych szeregów Exile? Zależy, co nazwiesz próbą, no. Na pewno Franio chciał, żebym go zauważył. Okej. A czemu mnie nie lubi? No myślę, że... A jeszcze wiesz, Franio zebrał publikę taką postpajalokową. Trochę tam na pewno widzów Delorda siedzi, z którym się akurat zawsze przez lata trzymałem też okej, więc... Dziwi mnie, że jego widzowie mnie nie lubią, ale tam jebać. Więc jest po prostu to opłacalne. Jakby nie jest to jakąś, wiesz, tajemniczą prawdą, tajemną, że jak cię sporo osób lubi, to też cię sporo osób nie lubi. No jakby ludzie, którzy mnie lubią, siedzą u mnie, a ci, którzy mnie nie lubią, muszą sobie znaleźć inne gniazdo. Więc idą do tego, kto jakby poglądami jest im bliski, czyli tego, kto mnie nie lubi i mówi o tym wprost. Więc Franio być może obrał taką taktykę. Nie wiem, jakie są jego realne odczucia. Czy jesteś w stanie określić w jakiś magiczny sposób, po prostu na tak zwane oko, jaki procent widzów to część wspólna twoja i Frania? No ja nie patrzę do statystyk i nie wiem. No słuchaj, na pewno są jakby już po tej fali, nazwijmy ją po-covidową, czyli jak Twitch się zrobił taką popularniejszą platformą, no to na pewno jest dużo widzów, którzy, wiesz, no, nie wybierają sobie obozu, tylko migrują wszędzie po każdym streamerze, który akurat daje konkretną rozrywkę. No nie siedzą nawet dla streamera, tylko po prostu dla tego, co tam tworzy w danej chwili. No i jest okej, jakby to jest w porządku. Ale no nie jestem w stanie ci powiedzieć, jaki procent widzów Frania ogląda mnie i odwrotnie. Okay. Zostaw lajka, stary.